Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy weekend w końcu, co? Także odpocznijmy sobie troszeczkę. Kto będzie miał ochotę, zapraszam serdecznie na The Sims Średniowiecze, tak jest. Zaczynamy kochani nową misję dzisiaj, tą z tym dżinem, tak jest, ale zanim do niej przejdziemy, chciałam wam pokazać, co ostatnio zrobiłam, tak, bo troszeczkę sobie siedziałam tutaj na tym średniowiecznym świecie i słuchajcie, tak, urządzałam niektórym bohaterom tutaj kwatery, że tak powiem. Zmieniłam troszeczkę tutaj zamek naszej Belli, zaraz wam pokażę, bo miała dość sporo kasy, ale tyle kasy, co miała Solwyk, słuchajcie, Solwyk miała prawie 16 chyba tysięcy, 15 coś tam, to chyba żadna tutaj nie miała, słuchajcie, tak, żadna bohaterka, żaden bohater. Kochani, troszeczkę zmieniłam, tu akurat na dole niewiele, bo tylko dodałam, proszę, takie potrawy, fajne, jakiś chleb tutaj, zobaczcie, o. Świniak, tak jest. I dodałam tutaj im właśnie jeszcze ten piec do pieczenia właśnie chlebów, jakichś tam placków i tak dalej. Ale zmieniłam górę naszej królowej. Aktualnie tutaj znajduje się sypialnia Belli. Wszystko jest utrzymane tu w takich różach, fioletach, jasnych i tak dalej, bo taką salę tą tronową miała, prawda? Nasza Bella, bo ja taką wybrałam, to chyba była jakaś księżniczki czy coś takiego, bo tam było parę właśnie do wyborów. Więc starałam się utrzymywać wszystko w takiej kolorystyce, żeby pasowało, prawda? Taką ma sypialnię aktualnie właśnie Bella i ma tutaj, gdzie wcześniej był taki kącik do poczytania książki i tak dalej. Aktualnie tu znajduje się taka biblioteczka, powiedzmy. Proszę bardzo, tu sobie można przysiąść i mogą sobie tu poczytać. Goście, tak, na zamku, tutaj jakieś dwa, słuchajcie, puchary, karafka, proszę bardzo, tu pewnie zasiada królowa, tak mi się wydaje, z jakimś gościem. A tu, moi kochani, mają dziewczynki aktualnie, Aleksandra i Kassandra, tak one się chyba nazywają, nie? Bo tu mamy dwie księżniczki, więc tu im zrobiłam taki pokoik, słuchajcie, w sumie wszystko praktycznie odwzorowywałam z tej swojej rozgrywki, powiem wam szczerze, bo tam właśnie urządzałam też dzieciakom, tylko że tam, to ja mam salę tronową taką dla barbarzyńcy bardziej, więc no, powiedzmy, że po części jest to tak odwzorowane. Kochani, tak wygląda pokoik właśnie aktualnie dla dziewczynek, tu mają jakieś biureczko, książki, lampka kolorowa, misiów pełno i tak dalej, bo wtedy było, wiecie, tak bez sensu, bo oni tu mieli wszyscy sypialnie i wszyscy przełazili, tu była jakaś tam łazienka, nie wiem jak to powiedzieć, a tu był ten kącik, więc stwierdziłam, że o, zamienię po prostu, że one tu będą miały osobne. Tu jeszcze by te drzwi się przydało usunąć, ale słuchajcie, nie można tego zrobić. W każdym razie tutaj jest tylko wejście do sypialni Belli, proszę bardzo, i tu mają dziewczynki teraz, no a tu jest taki ten łon do czytania. I wiecie co, choć jeszcze wam pokażę, to była sala tronowa, pokażę wam jeszcze tutaj salę przyjęć, bo też ją nieco zmieniłam, to znaczy tak troszeczkę odpicowałam, o, dodałam jeszcze tu dwie beczki i słuchajcie, dałam tutaj ten, nie wiem jak to powiedzieć, ruszt? Ruszt chyba to jest, nie? Taki jakby. Dałam właśnie na środek i tu po prostu takich ozdób pełno, żeby to wyglądało jak taka sala wiesiadna. Teraz fajnie, nie? Proszę bardzo, tak. Mamy tutaj kupę żarcia, jakieś wińsko i tak dalej, i tak dalej. I tu jest ta taka kuchnia z boku i też ją tak fajnie wyposażyłam. Patrzcie, jakieś kręgi sera i od razu lepiej, słuchajcie, się patrzy na to i się lepiej gra, powiem wam szczerze. No, więc jak coś, to zawsze z którymś z bohaterów, jak będziemy jakąś misję wykonywać, możemy skoczyć tu na zamek, zrobić sobie jakieś pieczone tak mięsiwo na ruście tutaj, czy tu upiec coś fajnie, wiecie, w piecu, bo oni tak nie za bardzo mają gdzie w tych swoich klitkach, prawda, tam ustawiać te piece i tak dalej. No, ja tak robiłam zresztą powiem wam szczerze, że jak właśnie jakaś dłuższa misja była, to przylatywałam na zamek, piekłam sobie na przykład duży taki świąteczny chleb, bo można upiec i później tam, wiecie, gdzieś po drodze zawsze ten mój bohater zakąszał tak ten chlebek, jak był bardzo głodny. Kochani, Solwyk też ma zmienioną nieco swoją wieżę, zaraz wam pokażę. Tu jeszcze Amandzi nic nie robiłam, u Anokiego też nie, ale w następnym odcinku znowu wam coś pokażę, bo na pewno będę tutaj im przerabiać. Wiecie, co jeszcze Stelli zrobiłam, to chodźcie do Stelli, a do Solwyk pójdziemy na sam koniec, bo my sobie Solwyk, tak, dzisiaj będziemy grać Solwyk, zaraz wam powiem dlaczego. Kochani, jeżeli chodzi o naszą Stellę, proszę bardzo, tak ma teraz na dole. No co, no to jest sklep, nie? Musi mieć towarów, cholerę, patrzcie jak fajnie. Od razu lepiej to wygląda, co? Tu ma takie jakieś swoje, nie wiem, no, musi rachunki wypisywać, najprawdopodobniej prowadzić księgowość, tak jest, sama. Więc tu ma takie swoje mini, o,
stanowisko i na górę to jest jej sypialnia w stylu Solveig. Jezu, czemu ja mówię Solveig? Stella. Chyba tam powiedziałam Solveig, nie? W stylu Stelli, słuchajcie, taka jaśniutka, pastelowa, proszę bardzo. Jakiś pasztecik nawet się znalazł. O, proszę. Tak wygląda teraz tutaj pokój naszej Stelli. A my, moi drodzy, lecimy w misję i zaraz zobaczycie jeszcze sobie wieżę od naszej Solveig, tak. Jeszcze tutaj Izabeli muszę zmienić, wszystkim muszę właśnie tam troszeczkę tak odpicować, że tak powiem. Kochani, lecimy w misję. Misja zawartość dżin. Dżiny to magiczne stworzenia uwięzione w obiektach codziennego użytku. Powszechnie wierzono, że mogą spełnić trzy życzenia każdej osoby, która przywoła je z ich więzienia. Czy można wykorzystać tajemnicze właściwości tych istot, czy należy je uwolnić z ich więzień? No i właśnie, kochani, kierując się sumieniem swoim, uwolniłabym tego dżina, bo tak troszeczkę, słuchajcie, szkoda mi go i nie wiem, i myślę, że Solveig też by tak postąpiła, zresztą tam też napisał mi ktoś, prawda, że uwolnijmy tego dżina, tak, uwolnijmy tego dżina, bo tu moglibyśmy go wykorzystać, prawda, królową Bellą i życzenia mogą być użyte, by zdobyć wiele rzeczy, miłość, bogactwo, wieczne życie, ale oczywiście jest słynne powiedzenie o życzeniach. Coś o tym, że trzeba na nie uważać. Trzeba uważać, czego się sobie życzy. W każdym razie wszystko powinno pójść dobrze. Wiecie, mogłoby być tak, że po prostu ona by sobie coś zażyczyła, a dżin by to jakoś tam inaczej zinterpretował i by było nieciekawie, więc ja myślę, że my pójdziemy w tym kierunku i zagramy sobie. Fajnie by było zagrać Bellą, ale jeszcze będziemy mieli okazję nieraz. Także kochani, gramy dzisiaj znowu Stellą. Tak, a teraz na Solveig Stella, super. Gramy teraz znowu dzisiaj sobie właśnie Solveig. No i zaczynamy. To było nie w porządku, by magiczne istoty spędzały wieczność uwięzione w butelkach, zmuszone spełniać każde życzenie ich wzywającego. Dżin musiał zostać uwolniony. Mam nadzieję, że tu też nic nam się nie stanie. Dżiny to było tak. No dobra, my już mamy tu poziom 10 z naszą Solveig. Chodźcie, przedstawię wam tak. Pokażę wam, co zrobiłam u naszej Solveig. Zobaczcie. Na dole ma aktualnie tak. Które to jakiś statek jej dałam, nie wiem, no to niech se jest, a co, fajnie wygląda. Więc proszę bardzo, tak, przestawiłam jej to stanowisko do wróżenia, o właśnie tak, żeby tu mieć, wiecie, bo to jest takie na zasadzie domku dla lalek i ja lubię mieć tu dobry widok na wszystko, nie chcę sobie tu zastawiać, zresztą wy wiecie o tym, że ja nie lubię sobie zastawiać widoku. To chyba zostawiłam tak jak było, dałam książki, tu dałam jakąś ławę, owoce, tu ma jakieś tam mózgi, kurde, jakieś pająki, oczy i tak dalej. Ta ława, no bo może ktoś tu przyjdzie sobie kiedyś, wiecie, po jakąś miksturę, czy też będzie chciał, żeby Solveig mu powróżyła, no to sobie tu przycupnie. I kochani, jeszcze jej pokój. Proszę bardzo, aktualnie wygląda tak. Tak bardzo z naturą mi się kojarzy, tak jak zresztą sama Solveig. Tak oto ma, dość skromnie, bo ona ma tu jakąś drewnianą właśnie wanienkę, nie ma tu jakichś, słuchajcie, złoceń i tak dalej, ale fajnie, podoba mi się. Tak przytulnie teraz też pasztecik, oczywiście ma łuzio. Na górze nic nie zmieniałam, bo ona tu nie spędza aż tak strasznie dużo czasu, zresztą tu jest fajnie akurat, to jest takie, wiecie, taka biblioteka i jakieś tutaj ma to do badań, więc tam nie trzeba nic specjalnego. Okej, chciałabym przebrać naszą Solveig, ale to za chwilę tym się zajmiemy, bo taki fajny strój jest jeden i mi się podoba. I tamta moja popiernicza właśnie w tamte stroje i mi się dużo, dużo bardziej podoba tamten. Więc zaraz przebierzemy, a teraz słuchajcie, tak, a teraz słuchajcie. Rozumiem, że studnia miejska nie dostarcza tak wiele wody, jak oczekują obywatele. To poważny problem dla nich, ale odnalezienie rozwiązania powinno być łatwe dla czarodzieja. Nie wiem, czy my już tu idziemy w zadanie, ale wiecie co? Trzeba by tu dzienne najpierw wykonać. Badaj przez 2 godziny, ok. Wieszcz przyszłość wojny. No to skoro tu już stoimy, to wieszcz o wojnie. W ogóle jak ładnie ci pójdzie, Solveig, ja widzę, bo to na zielono wszystko. Także wieszcz. Niech ona sobie tu powieszczy chwilę. Trzeba by jej jakiś kostur też fajny wyrobić albo kupić. Ona ma chyba ten najlepszy aktualnie, ale wiem, że jakby Kaja tak, słuchajcie, podrasować, tak jakby go troszeczkę przycisnąć i jakby, wiecie, większy poziom miał, to on by mógł jej wykuć fajny. Słuchajcie, jakiś kostur. Ten statek, słuchajcie, symbolizuje, wiecie, to, że gdy Solveig po prostu, gdy Solveig, słuchajcie, tutaj wieszczy, to odpływa myślami. Tak, i to jest tak, właśnie to symbolizuje ten statek. Wieszczenie zapewniło głębsze dobra i my będziemy musieli tutaj na kogoś chyba klątwę. A czy my mamy...
Czy my potrafimy rzucić to zaklęcie w ogóle? Czekajcie. Klątwę mam. Mam klątwę, dobra, bo wiecie, to ona nie potrafi się wszystkich nauczyć, tylko musimy później znowu odejmować to zaklęcie, żeby się nauczyć następnego. Skoro jesteśmy już tutaj, to chodźcie, zmienimy sobie strój. Nie tak chciałam, chciałam zaplanować odzienie. Odzienie, tak jest. Zaplanujemy odzienie. Solwiek, ładnie masz niebo, ty jeszcze nie widziałaś tu. Fajnie ma, słuchajcie. Chciałabym ją sobie przebrać, kochani, wiecie w który? Gdzie on mi tu umknął? Taki fajny. O, ten. I ta kolorystyka jest po prostu genialna. Fajnie wygląda. Tu ma takie woreczki jakieś, wiecie. No, trzeba mieć, tak. Fajnie wygląda. Dobra, zostawię ją, tak? Ktoś mi napisał właśnie, że to nie do końca jest tak z tymi małżeństwami. Kurczę, co ja wam ostatnio mówiłam, słuchajcie, kochani, odnośnie tego, że tam się zwolni to miejsce i że trzeba będzie nowego bohatera tworzyć, że oni będą razem, że to nie do końca tak jest, chyba że on tylko by spał tak jakby u niej, Anoki. Właśnie, kurde, nie wiem. Ja bym to musiała gdzieś tak, wiecie, na wiki może gdzieś wyczaić ze średniowiecza i się dowiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Bo skoro, słuchajcie, nie musielibyśmy tylko w przypadku śmierci właśnie trzeba stworzyć nowego, o, że niby tak to jest. Ale nie jestem pewna na 100%, więc wiecie co, już nic może nie będę mówić na ten temat, dopóki się nie upewnię, bo będę tutaj mieszać, a widzicie, prawdopodobnie to tak nie jest w ogóle. Ale trzeba to sprawdzić, ja muszę to sprawdzić koniecznie, bo bym sobie ich po prostu pohajtała, nie? Fajnie by było. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze, prowadź badania. Ile tam ci zostało? 53 minut. A właśnie, zobaczcie, ile ona ma kasy. I jeszcze jej tyle kasy zostało. Ona miała tam 15 coś, no prawie 16 tysięcy. Jeszcze jej tyle kasy zostało i my pójdziemy sobie właśnie kupić te mapy Solveig, bo Solveig najwięcej chyba kasiury tu miała. Przyspieszę jej to trochę. No i okej, okay, a tu idziemy... rzuć zaklętwę, tak. Zaklęcie z klątwą. Zaklętwę, o. Rzuć zaklęcie... przeklnij. No tu klątwa, nie? Dobra. A tu przepełnij studnię miejską. No dobra, to my i tak chyba idziemy tu, bo mi się wydaje, że ten... Tak, on jest na rynku, widzicie? Piratka to jest chyba. Także chodźcie. O, księżniczka Kassandra, słuchajcie, tutaj się kula. Dobra, przeklinamy ją. Ona się leje tam. No i nie możemy jej przekląć, bo się leje, no. Jeszcze dostała po łbie. Rzuć zaklęcie klątwa, dobra? Cholera jasna, no. Bo ona cały czas, wiecie, coś tu zagaduje z kimś innym i... A Solveig się przyczaja, co? Łazi w kółko, się przyczaja. Jest, chyba rzuciłeś mnie. Okej! Okay. Także super, mamy wypełnioną, słuchajcie, ten. Mamy wypełnione. Przepełnienie, no. Zadania dzienne. Do jutra spokój. Teraz rzucimy to zaklęcie, które nam potrzebne jest do misji. Okej. Przepełniła studnię, przez co teraz w studni jest więcej wody, dobra. Sukces! Teraz muszę się upewnić, że studnia dostarcza wodę w wystarczającej ilości. Chyba będziemy się musieli wypytać? Nie, musimy nabrać. Dobra, nabierz wody. Jesteś już trochę głodna, kurczę, Solveig. Sześć wiader, okej. Okay. Co jest w tej butelce? Dziwne świeci? Aha, czekajcie, co jest w tej butelce? Dziwnie świeci, na początku dziwne śmieci chciałam przeczytać, dobra. Co jest w tej butelce? Dziwnie świeci.
16947! Och, ty nie jesteś moim wzywającym! Kim jesteś? Tu mamy tego Gina. Okej. Gin w butelce! A jakże? Gdzie musimy pójść? Na lokację, słuchajcie. Aha, no do nas, wrzuć do wieży. Dobra, no to wracamy do wieży. Mamy Gina w butelce. Teraz postaramy się go uwolnić. Co, Solveig? Ej, genialnie wyglądasz w tym stroju. Nie wiem, czemu wcześniej nie dałam. Fajnie, do tych rudych włosów jej pasuje ta kolorystyka. Fajnie. Chodź, szybciutko. Zresztą wiecie, już takie porządniejsze te szaty, jakby nie było, nie? Ona już się wzbogaciła tutaj, nieźle nasza Solveig. Hej, mieliśmy ten, pójść sobie po te mapy, kurczę, zapomniałam, a byłyśmy tam koło tego... Koło ścieżki. Trudno mi uwierzyć w legendy, że dżiny naprawdę istnieją, jednak słyszę tak wiele pogłosek, muszę przyjrzeć się temu dokładniej. No przecież gadał do ciebie, kobieto. Chodź, najpierw coś zjemy, moja droga. Przygotuj jedzenie. Ktoś mnie poprosił, żebym na sam dół zjechała, żeby zobaczyć, co jest na dole. Zupa ziemniaczana. Moja droga, mój drogi. Nie pamiętam, kto mnie pytał właśnie. Jest na samym dole. Zupa ze śledzia. Zupa z węgorza. Zupa z wieloryba nawet jest, słuchajcie. Z turbota, rzepy, pstrąga, miecznika, lina, królika, gołębia, dzika, drobiu. To już tu widzieliśmy. Przeciery różnego rodzaju. To jeżeli chodzi o zupy, bo mamy jeszcze, pamiętajcie, właśnie różne dania takie z tego rusztu. To jest, o, zupa z żaby. Nie, z łososia zróbmy sobie. Ruszt się nazywa chyba, nie? Na ten taki, co się obkręca. To jeszcze z tego jest właśnie takie pieczone mięso. Jeszcze mamy w piecu, możemy wypiekać różne, słuchajcie, ciasta, różne chleby. Tylko że do tego jest nam potrzebne już właśnie... Jest nam potrzebna pszenica, jak się nie mylę, miód i takie już lepsze, wiecie, rzeczy. Solveig, co ty tu masz? Gin? Aha, to jest ten gin, dobra. Ej, ale my tu mamy tak cinko z jedzeniem, Solveig. Troszeczkę rybek, sera troszkę masz, a ty byś mogła pójść tam upiec sobie właśnie... To sprzedam. Mogłabyś pójść i sobie upiec, moja droga, właśnie jakiś chleb świąteczny, ale na to będziemy potrzebować chyba cytrusów, jak się nie mylę. Jedz. Cytrusy nam będą, słuchajcie, potrzebne do tego i właśnie miód i pszenica, czy tam inne są jeszcze jakieś te zboża, wiem, można dostać. Trzeba by... Właśnie, wiecie co, wybierzemy się z naszą Solveig, jak ona tylko tutaj przebada, będzie musiała badać przez godzinę, to skoczymy tam, tylko wiecie co, trzeba by się ten położyć, spać. Pu, pu, pu. To chwilę pomedytuję i później ją tam wyślę, a na noc już ją położymy do łóżka. Bo wiecie, czarodziej nie potrzebuje, ogólnie czarodziej tu w tej wieży nie miał w ogóle łoża, ale jakoś tak mi dziwnie z tym było i postanowiłam dać właśnie naszej Solveig tutaj łóżko. Aha, także chodź. Badaj legendy o dżinach, dobra. No. Szoruj tam. Ładnie misja tutaj, ocena misji nam wzrasta, słuchajcie. Fajnie by było mieć złoto, bo za to też pieniążki dostajemy, więcej kasy, więcej doświadczenia, nie? Tu jest napisane, że dżiny były potężnymi czarodziejami, którzy zostali podstępem zmuszeni do życia jako słudzy. Moim obowiązkiem jako czarodzieja jest uwolnić tego dżina. Jedyne, co może przywołać dżina, to stanięcie przed zwierciadłem i zawołanie: dżinie, przywołuję cię. Pomedytuj chwilkę tutaj z Solveig. Tak chwileczkę, słuchajcie. Żeby jej odrobinę się ten pasek podniósł, bo pójdziemy sobie na dół, mamy tutaj ten zwierciadło, więc będziemy mogli go sobie chyba przywołać, co? Wystarczy, chodź. Zejdź tu. Ginie, przywołuję cię. Tak, ja dałam jej tu też lustro, słuchajcie, widzicie? I tak ma skromnie, prawda? Ale ładnie. Przywołujesz Gina? Nie jesteś pewna? Nie jesteś przekonana? Halo! Ty musisz być moim nowym wzywającym. Jakie jest twoje pierwsze życzenie? Nie chcę żadnego spełniania życzeń. Chcę ci tylko powiedzieć, że zamierzam cię stąd wydostać. Zbiorę tylko kilka materiałów i wkrótce cię uwolnię.
Przepraszam za moje ten przejęzyczenia. Kochani, my się wybierzemy, ale... czekajcie, ścieżka do wioski, o. Zrobimy to w ten sposób, bo ja się chcę wybrać do kramu wiejskiego. Jest dość późno. Czy to Anok? Nie. Roderek? Jakaś babencja. Jest dość późno, ale musimy tam skoczyć i trochę poszastać Kasiurą. Pierwsze co, kupimy te mapy. Dwie. I odblokujemy sobie te krainy właśnie z Solvik. I jeszcze, jak mi tam wystarczy, bo tam chyba dwa coś, ta jedna i ta druga chyba tysiąc. No zobaczymy. No starczy nam na pewno. Kupimy właśnie jakieś takie dobre frykasy, słuchajcie. Frykasy, tak. więc... Zjednoczona z naturą. Tak się zastanawiałam, co jej tak nagle ten pasek wzrósł, a ona na dworze uwielbia być, bo ona ma przecież ten... taką cechę, nie? Że uwielbia naturę. Kupimy jakieś dobre, słuchajcie, ten maszkety, tak jest, jakieś maszkety typu cytrusy, tak to były, słuchajcie, takie frykasy w średniowieczu, jak cytrusy, miód i takie tam różne rzeczy i spróbujemy zrobić jakiś dobry chlebek świąteczny tutaj. Cześć, królu Szapolu, już cię poznaję, cię już poznaję, hopie. Tak więc, słuchajcie, pierwsze co, zaś tu wlazłam, nie, gdzie miałam. Najpierw chcę te mapy. Tak jest. Chcę to. I jeszcze Gastrawin tam chyba był, nie? Gastrawin. No dobrze, powiedziałam, dobrze. 3255. Spoko. Także lecimy w żarełko. I teraz tak. Na pewno jabłuszko. Nie, znaczy jabłuszko. Dobra, bierzemy pszenicę. Bierzemy cało. Bierzemy sobie jabłko. I teraz ile tam... Dobra. Jęczmień. To też jest na różne napitki, słuchajcie. Jęczmień. Grzyb, rzepa. Jajka chyba są potrzebne. Miód. Stellą by trzeba było. Są winogrona, to też chyba na napitki. I są te cytrusy. Nie pamiętam. Przypraw nie ma. Kurde, a tam chyba przyprawy są potrzebne na ten chleb. Uparłam się na świąteczny chleb. Chcę świąteczny chleb, tak. dobra, weźmiemy trochę niedźwiedziego, jeszcze mięsa jej tam, żeby miała, wiecie, tak kapuchę jakąś, o. Wydamy jej trochę tej kasy, na co jej to? Grzybki, cebula, rzepa. Bierzemy. Ser, może sernik zrobimy. Kto tam wie to, nie? Kto tam to wie to? I trochę mięsa jeszcze drobiowego. Wiecie co, to tak do 5000 podbijemy. Ile mamy? 4600. Bier gołębie. Cebuli trochę. Okej. Okay. Ale się obkupiłyśmy. Tylko, że wiecie co, no nie ma tych przypraw. A może one tak są tu gdzieś? Czekajcie jeszcze chwilę. Nie ma, nie widzę, ale wzięłam jeszcze, wiecie co, wzięłam jej jeszcze ten nocny cień, bo to jest takie dość rzadkie zioło. Pomóż matce. I co, dobrze zrobiłyśmy, że pomogłyśmy, czy nas zaś zlali? Zwycięska, dobra, pomogłyśmy. Bo to jest też takie losowe, wiecie, że czasem matka, nie wiem, może tutaj współdziałać tak... ze zbirami i nas zleją. No ale okej. Okay. Słuchajcie. Trzy fragmenty duszy musimy zdobyć. I stworzyć jeden stabilizator Gina. Ciekawe, co nam będzie potrzebne do tego. W każdym razie, wiecie, co bym zrobiła jeszcze? Tak dzisiaj tak też poza misją byśmy się tu zajęli tym odkryciem właśnie Elfestrów. Chodźcie, bo z tego jest fajna misja. To znaczy nie będzie... Ja inaczej troszeczkę tę misję wykonałam, bo... Dobra, nie będę nic mówić, bo już ostatnio chlapnęłam za dużo. Zobaczycie, później wam powiem, jak przyjdzie co do czego. Mamy jeszcze 3000, także superancko. Misja nam tutaj, ocena nam wzrasta, więc jest świetnie, jak najbardziej. Słuchajcie, nawet możemy przyciągnąć trochę, żeby do platyny dojść, wiecie. Trzymać ją tylko w takim dobrym tym skupieniu, nie? W dobrym nastroju i oczywiście nie zaniedbywać aż za tej misji, bo jak za długo nie wykonujemy żadnych tutaj obowiązków z tej misji, tych zadań, to później nam zacznie maleć już ta ocena. Ale... Dobra, chodźcie, skoczymy, kurde, odkryjmy sobie to. Wiecie, z Solvik o tyle jest łatwo, z tą bohaterką tutaj, jeżeli chodzi o czarodziejów, że ona może w każdym momencie tam sobie medytować i nam nie przewróci się, nie? Napełnimy jej tę energię. Chodźcie, lecimy, odkryjemy i będziemy już mieli wszystko chyba, co? Już nie ma chyba już żadnych. Tylko o tych mi pisaliście właśnie dwóch. Nie doszło do żadnego handlu, ale ja nie chciałam handlować, ja chciałam odkryć tylko... patrzcie, jest. Ta-da-da-da-da-da. Także
No, my mamy w cholerę tych punktów. Jej, Elfia Lady, Egida Alfestrowa. Egida to jest... Tak, bo mi tu tak ucięło, słuchajcie, tę kreseczkę. Dobra, to mamy. I jeszcze, słuchajcie, jedna wysepka nam została. I mamy wszystko, ale superancko. Leć jeszcze tam, Solveig, czekajcie. Użyj mapy Gastrawin. Płyń jeszcze do tego Gastrawinu, później tam na tej plaży się ten zdrzemniesz. Daję na trójeczkę. Kto wiatraki? Woohoo! Stop! Coś tu nam wyskoczyło. Ja dałam, żeby trzymać się kursu, nic nie badałam i Solveig zakazała załodze mrzonek o ich tajemniczej wyspie, chwyciła za koło sterowe i po krótkiej mowie na temat etyki pracy i skupieniu przywróciła statek na kurs. Załoga była pod wielkim wrażeniem stanowczości i charyzmy, jakie okazała Solveig. Dobrze. 10 punktów sławy, bonus, inspiracja, ekstra. Także dobrze. Wszystko tak, jak miało być. I kochani, odkrywamy chyba tę ostatnią, nie? Tutaj. No i mamy. Tak jest. No. No i subcio, kochani. Teraz nic, tylko skoczyć właśnie do Stelli i nią tutaj handlować. Z tymi wszystkimi, tak, krainami. Chodźcie, wracamy do naszej Solveig. Zrobiłam, co chciałam. Tak nadplanowo. Podejdź tutaj, chodź. Jeszcze głodna jest trochę. Ej, może na zamek polecimy? Ej, właśnie! Oczko, Asi. Tutaj sobie przyjrzyjmy się. Wejdź tutaj, podejdź tutaj. Chodź szybko. Słuchajcie, zobaczymy, czy możemy sobie tu coś upiec już. Możemy! A patrzcie, nie ma przypraw. Jajko, tylko pszenica, winogrona. Jabłecznik! O, duży! Właśnie potem byśmy tak żarły sobie to. Zobaczcie, jakie tu są żarełka. Pasztet z węgorza duży. O, tu są przyprawy już potrzebne. Widzicie, nie było tych przypraw, kurde, tam. Opiekany wieloryb. Opiekany królik. Co tu jeszcze? Budyń królewski. Kurde, takie dobre zecy. Słuchajcie, a na tym... Ej, to nie jest ruszt. Jak ja pieprzę fleki czasem. To jest ten rożen. To się nazywa rożen, nie? Czy coś w tym stylu... Czekajcie, ja to muszę normalnie muszę to sprawdzić, ludzie. No! Czekaj. Co ja tam mówiłam? Ruszt. Rożen to jest. Kurczaki, sorry. Nieważne. Ruszt, na ruszcie. Przygotuj jedzenie, bo tu jeszcze też jestem ciekawa, co na tym rożnie właśnie można... Niedźwiedź na słodko duży. Zobaczcie, jakie żarcie. Nie wiem, czy to kogoś interesuje w ogóle, ale okej. Okay. Stek z niedźwiedzia. No dobra, to też okej. Okay. Ale my sobie zrobimy, wiecie co? My sobie zrobimy chleb świąteczny duży. Tak jest. Chodź, Solveig. Idziemy, słuchajcie, zobaczcie. Albo tu się częstni. Częstni się tu ze stołu, Solveig. Nie, Solveig sobie upiecze swój chlebuś, proszę bardzo. Kupiłyśmy tyle żarełka, że... Możemy sobie teraz upiec, zjemy i słuchajcie, będziemy miały to w wyposażeniu. I ten chleb dość długo wytrzymuje, to znaczy też nie jakoś specjalnie, ale chyba dłużej, słuchajcie, niż taka zupa, nie? Idziemy już ten, jedziemy już na złocie, słuchajcie, także spoko. Dość długo się to piecze, bo to jest duży, słuchajcie, duży taki ten chlebek. Zobaczcie, jakie tu są chleby. Kurde, u mojej tej... Babci na wsi, tak po taki chleb to się szło, kurde, chyba z 5 kilometrów. Nie możkaj tego dać, Boroczku. Weź sobie talerz, a już sobie zaznaczyłaś, dobra? Ale czekaj, czy ja ci to mogę włożyć, tak? Mogę. Wkładam ci ten chlebek. Nie wiedziałam, czy teraz tak mogę, czy muszę jej kazać to włożyć. Zobaczcie, jaki sobie wzięła. Kawałek. Zjadaj. I ten. O, już mamy tutaj, widzicie? Tą z Elfestrowa. Nie wiem, jak to tam zawsze się mylę, kurczę. No. Jak zje, to będzie miała fajny nastrójnik. I zostaniemy tu na chwilę jeszcze, żeby pomedytować z naszą Solveig. Tu sobie ładnie będzie nam misja, to znaczy ocena misji wzrastać, a następnie zajmiemy się tutaj... No, tymi zadaniami. Stwórz stabilizację. Co my tu będziemy potrzebować? To trzeba będzie w wieży już zerknąć. Zdobądź 3 fragmenty duszy, to też mnie ciekawi. Dusza dżina po uwolnieniu będzie osłabiona. Muszę użyć zaklęcia złodziej duszy na obywatelach. Aha! Musimy ukraść. Hu, hu, hu. No to podejdź tu, kochana. I sobie ten... Weź sobie medytuj.
kolejne zadania nam skoczyły. Tu zaraz sobie podatki zapłacimy. Złodziej duszy. O, to fajnie, bo my zaraz będziemy tutaj kraść. Tak, kraść duszę będziemy, słuchajcie. Okej. Teraz tak. Czy ja mam to zaklęcie? Mam, także spoko. Solveig, kończysz medytację i tutaj kradniesz duszę, no. Tu możesz im podkraść też. Rzuć zaklęcie złodziej duszy i możesz tej jeszcze... Dobra. Chodźcie, zobaczymy. Będziemy kraść część, nie? Bo to nie całe, no. Jakiś tam fragmencik malutki, żeby nie było. Słuchajcie, to jest straszne, zobaczcie sobie to. Przeraża mnie to strasznie. Ci obywatele i tak nie potrzebują całości swych dusz. No właśnie, tak sobie to tłumaczmy. Ale paskudne, nie? To znaczy pięknie to wygląda, ogólnie fajnie to zrobili, ale tak creepy, mega. Jak ta dusza tak wychodzi, nie? Część. Taka wyrwana. Ześcik! Dobrze, żeś teraz przyszedł, bo pewnie by na ciebie padło. Mamy. Słuchajcie, także będziemy musieli prawdopodobnie wybrać się... Czekajcie, bo ja bym chciała tutaj. Przyjrzyj się. O, żeby mi tu pokazało, dobra. I teraz tu na skrzyneczkę zapłać podatek. Ej, i weź później złóż datek na biednych, bo ty masz tak dużo kasy. Jeszcze teraz za tę misję też na pewno dostaniesz kupę. Kupę kasy w sensie, nie, że kupę zostanie, słuchajcie, tylko kupę kasy. Potrzebny jest stabilizator, by zapanować nad potężną mocą Gina. No najprawdopodobniej u nas wie, że będziemy musiały się tym zająć. Więc tak też zrobimy. Okej. Jeszcze tutaj damy, o, na biednych. I tu nawet na strój wielkoduszność. A co jeszcze my tu możemy? Złóż datek dobroczynny. Da jeszcze 200. Jeszcze coś, patrzcie. Szczodrość wszechwidzącego. Haha, widzicie, jak fajnie sobie podnieść można. Zaproś Sima, zaproś ten, wyślij list osobisty. Chodźcie do Anokiego, napiszemy jeszcze coś. Rycerz, kapitan Anoki. Tutaj serducho mam, ja cię kręcę. A wyślij dla niego coś, jakiś fajny, miłosny list. Weź bołomba. Puszystego bołombka, tak jest. I chyba. No. Dobra. Także, kochani, wracamy do domu. Ja myślę, że tam właśnie będziemy musieli ten, przy naszym stole tym alchemicznym, tak go nazwijmy, będziemy musiały się zająć właśnie tym stabilizatorem Gina, dobra. Oczekajcie, bo Anoki coś nam tu... Otrzymanie tego listu przyniesionego przez gołębia bardzo mnie ucieszyło. Czy jest lepszy sposób komunikacji niż poczta gołębiowa? Nie sądzę. To pewnie jakieś troszeczkę kontakty może nam z nim wzrosły. Wyrabiaj obiekt? Słuchajcie. Eliksir energii, dobra. Stabilizator Gina. Mądralica! Zaś mądralicy nam brakuje. Gdzie ona była, ta mądralica? Tu chyba za wieżą gdzieś my ją mamy. Czekajcie, ostatnio też nam brakowało mądralicy, nie? Tak coś mi się wydaje. A nie mamy tu... Patrzcie, wlazłam w... Jeronie! Wlazłam tu do Solveig. Nie mamy tu mądralicy gdzieś. W tym ogródku. Sprawdzałam ja to ostatnio. Wilcza Jagoda, nie. Ale tu chyba była, nie? Gdzieś to jest mądralica. Nie, to jest Orloes. To jest ten nocny cień. Kurde, ostatnio też przecież chyba mądralicy szukaliśmy, jak się nie mylę. Tu jest, słuchajcie, tu jest. Wiedziałam, że gdzieś... Ile my jej zbierzemy? Ile tam było potrzebne, kurde? 3 czy 4, jakoś tak, nie? Teraz zobaczymy. Chodź, Solveig. Tu jest mądralica. Ja musiałabym się przejść z Solveig, słuchajcie, właśnie. I trochę ziół pozbierać. Wiecie co? Jeszcze tu jest takie zioło. Jedno. przy tym drzewie to się nazywa chyba anielski, coś tam z aniołem. Tam jak się idzie właśnie do lasu, przy tej drodze jest jedno to zioło i tutaj, przy tym drzewie. I to też jest jakieś tam super rzadkie, właśnie ten nocny cień i to ten anioł, coś tam. To trzeba zbierać.
Dobra, ile będziemy mieli tej mądralicy teraz? Dwie znaczy się. Ej, to przyjrzyj się, czy to nie będzie za mało? A nie, dwie tam, tylko dwie nam były potrzebne. A myśmy miały jedną już w wyposażeniu. Dobra, więc kochani, robimy. Chodźcie, robimy ten stabilizator. Jeszcze na te zioła by się warto było właśnie przejść. A tu co mamy? Klejnoty, ej. Dobra. Większość mamy chyba odkryte, nie? Z Solveig i z Izabelą, bo to one właśnie najbardziej potrzebują zioła i ten. A Kowal potrzebuje te skały, nie? Różnego rodzaju. Chyba też tam z Kajem, jak się nie mylę, ten odkrywaliśmy. Cześć, misio, cześć! Wow, wow, wow! Ja lubię takie sztworki, malutkie takie misie, fajne. To jest dziecko bestii, nie? I co? Aha, jeszcze wyrabiasz, dobra. Gdzie co, zaraz telefon mi może zacząć dzwonić, więc przepraszam was serdecznie, ale muszę mieć włączony dźwięk, bo syn poszedł na urodziny do kolegi i będzie mi dzwonił właśnie jak dojadą na miejsce. No więc muszę być kontaktowa, tak, muszę być w kontakcie. Dostępna muszę być, o. Rob Solveig. Zobaczymy, co tam jeszcze nam... Okej. To pomoże zapanować nad gwałtownymi energiami w butelce Gina. Teraz muszę skupić te elementy za pomocą medytacji i uwolnić Gina. Dobrze. Także... chodź tutaj. Podejdź tutaj tak fajnie. Ale tak, obróć się do nas. O, i teraz medytuj. A, uwolnić Gina. Ale to tak mamy zrobić? Czekajcie. Jeszcze raz. Uwalniaj Gina przez godzinę. Dobra, bo tu mamy osobną taką tę interakcję. Czekaj, nie tak szybko. Po leku się to weź. Dobra, no na dwójeczkę. Kurde, jaki jest najlepszy kostur, się zastanawiam. Nie wiem, czy miałam kiedykolwiek najlepszy kostur. Prawdopodobnie tak, ale już nie pamiętam. To jest ten wszechwidzącego chyba. Chciałabym zobaczyć. A! Uwolnimy Gina. Ciekawe, czy dobrze zrobimy, czy źle. Udało mi się! Ach! Przewrócisz się? Jesteś tak wyczerpana. Aha. Gin odszedł, ale dokąd? Musi być gdzieś w królestwie. Znajdź Gina. Dobra, znajdziemy Gina, ale chodźcie sobie zjemy, bo tu mamy taki dobry ten. On jeszcze jest, widzicie, jeszcze jest okej, okay, jeszcze się nam nie zepsuł, więc wcinamy ten dobry chlebek. Ona jest zresztą głodna. I wiecie, no strójnik zaraz nam tutaj się fajny pokaże. Kurde. No nie wiem, nie będziemy chyba aż tak przedłużać co do tej platyny, chociaż przydałoby się, bo więcej tego doświadczenia, więcej kasiurki. Można by ziół pozbierać trochę z Solveig, o, w tym czasie właśnie. To też jest dobry pomysł. Więc, kochani, ja tak zrobię. Ja sobie pozbieram troszeczkę ziół z naszą Solveig. Tu a, to muszę tak, dobra, przyjrzyj się. No, ale ja bym chciała... O, dobra, teraz wyjechałam. Zbierz to wszystko. Dobra, ja jej tu pozaznaczam. Tu tylko z tych, ten, z okolic wieży właśnie pozbieram. I zaraz do was wrócę. Ej, a tu w ogóle mamy kamień many, a on też jest ten potrzebny tam do wyrobów rdzeni, chyba jakieś tam, kurde, do laski chyba, do kostura jakiegoś. Coś tam kiedyś było mi potrzebne, coś mi tam świta gdzieś. Dobra, tak w kółeczko przejechałam. Tu jeszcze będziemy mogły zebrać. To jest dobre, zobaczcie. Nie powinno być zbyt trudno znaleźć Gina w tak kiczowatym i kolorowym odzieniu. Także zaraz pewnie gdzieś będzie, tam na rynku się założę. Zaraz go ten dorwiemy. Wiecie tylko, co jeszcze chciałam? Jeszcze chciałam skoczyć sobie tutaj przy tym drzewie. Czy ja mam odkryty ten... Tu mam niepoodkrywane. Tu jest odkryty. Dobra, wiecie, jak to się nazywa? Anielskie ziele, tak to się nazywa. I to też jest bardzo rzadkie. Więc tu jeszcze tylko zrobię odkryj, o, odkryj. Na dwójeczkę i lecimy szukać Gina. Ona tu odkrywa. Wiecie, gdzie jeszcze było to anielskie ziele? Gdzieś tu chyba. Co to jest? Mądralica, no ta mądralica. Tu chyba było to anielskie ziele jeszcze gdzieś. Podkrywaj mi to. Kurde, czemu my tu mamy niepoodkrywane w ogóle? Widzicie? Tu jest.
Zbierz to zaraz i tu jeszcze te mądralice też zbierzemy. Dobra. Będzie platyna chyba, słuchajcie. O, tu jeszcze jest mądralica. Widzicie? Będzie chyba platynka, moi drodzy. Fajnie by było. Ile nam brakuje? Jeszcze chwila. I będzie platyna. Także chodź jeszcze tutaj, odkryj. Patrz, tu jeszcze masz 3 krzaki do odkrycia. Podkrywaj mi to. A to jest orloes? Nie, orloes jest taki wilcza jagoda. Dobra, na razie to zostawię. Tu leć jeszcze szybko. Zbierz i tu mamy nocny cień jeszcze. O, proszę bardzo. Zbierz. Tu jeszcze to dzikie kwiecie też możesz zebrać. I mamy platynę! Jak fajnie, słuchajcie. No. Także tego, nie? Nie zawsze warto się spieszyć, słuchajcie, tak, z takimi misjami. Tylko trzeba właśnie zawsze mieć na uwadze to, że jak za długo nie będziemy wypełniać tutaj tych zadań związanych z misją, to nam zacznie spadać ta ocena, pomimo tego, że tam Sim się będzie nasz czuł bardzo dobrze, nie? No ale fajnie. Mój cel, słuchajcie, następny, tak, kończyć każdą misję na platynowej, tak, ocenie, z platynową oceną. Rozglądam się, moi kochani, rozglądam się. Ktoś mi leży na tym, na cmentarzu. Ej, to jest dżin! Jaki cufal! A ja mówię, rozglądam się, moi drodzy, rozglądam się. Mówię, o, ktoś tu leży. Ej, to jest w ogóle kobitka, a my dostałyśmy 11 ten? Jako gratulacje! Solwiek rozwinęła swoje umiejętności jako czarodziej. Będzie zarabiać więcej pieniędzy na dzień i mieć większą, albo oni jeszcze na dzień przecież dostają kasiurę, dlatego tyle kasy tam wszyscy mieli. Będzie zarabiać więcej pieniędzy na dzień i mieć większą szansę na powodzenie interakcji zawodowych. Moc czarodzieja wynika ze specjalnych zdolności, z którymi się rodzi, ale poziom rozwoju tej mocy zależy od jego siły woli, by zgłębiać sztuki tajemne. Korzyści poziomu 10, ale myśmy miały już poziomy dodatkowe 2, dostępne nowe zaklęcia. Dobra, dobra, dobra. Ale my... My jesteśmy poziomy dodatkowe 2, to my jesteśmy tak jakby na 12, słuchajcie, bo mi się wydaje, że myśmy miały 10, że tu jest chyba może tylko do tego 10 i tu później tak właśnie oznaczają to jako nocny cień, trzeba zebrać jeszcze zanim ten zbudzimy tutaj Gina. A co ja mam zrobić? Po prostu chyba... Nie wiem, podejść tu. Wydaje mi się, że wystarczy, że tu podejdziemy. Jaki cufal, a ja tak się rozglądam, a ja mówię, o, ktoś tu leży. Tam jest, czy wszystko z nią w porządku? To jest babeczka w ogóle. Zaraz. Wszystko z tobą w porządku? Uwel. Ej, to też czarodziejka, widzicie? Saben! Ty tu na mnie nie rzucaj zaklęć, ty. Nie waż się. Siepna, kaluż. Enitha Cholem. Odzyskuję wolność po tym piekielnym więzieniu. Jesteś moim wybawcą. Mam wobec ciebie dług. Pozwól, że dam ci mój symbol wdzięczności. Co dostałyśmy? Co dostałyśmy? Halo? Aha, czekajcie. Przyjmij od tej osoby symbol. Czekajcie, bo wy mi się tu kłócicie, dziewczyny. Polekuj się to weźcie. Przyjazne. Przyjmij. Aha. No, musimy mieć lepsze relacje, a one mi się tutaj żrą, po prostu nie wierzę. Przyjazne. Rozmawiaj. Czekajcie, zaznaczę im tu poznaj. Przyjazne. Rozmawiaj, takie neutralne. Dobrze. Okej. Okay. Kurczę, one mi się tu kłócą, nie? Ona coś tam powiedziała chyba naszej Solwyk, co się jej nie spodobało zbytnio i... Tak to wyszło. Niezręczna sytuacja. O, teraz będę mogła już przyjąć symbol. Wystarczyło, żeby nie były chyba na tym zielonym, bo on... Przepraszam, na czerwonym, bo one tak momentalnie, wiecie, ta coś powiedziała i na trochę na czerwone weszło. Ale dobra. To zaznaczę tutaj. Niech o jeszcze pogadają chwilkę. Mamy kamienie ten... Many 3, fajnie. Do czegoś to tam mi było potrzebne, pamiętam. Ale nie pamiętam do czego, tak. Pamiętam, że do czegoś.
Zaopiekuj się teraz dobrze tym sprzętem i pamiętaj o moim tajemnym przepisie. Mam do nadgonienia mnóstwo życia, ale może nasze ścieżki przetną się kiedyś ponownie. No to trzymaj się, kochana. Zbulwersowana, Salwek przerażona tym, co właśnie zobaczyła. Ciekawe, co ona jej to powiedziała. Och, a gdy znajdziesz Gina następnym razem, zawsze możesz użyć życzenia, by nas uwolnić. Aha. Ej, no właśnie, przecież można sobie zażyczyć, nie? żeby go uwolnić, nie? Ale bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Dobra, i mamy, zobaczcie, poziomy dodatkowe 3, czyli tak jakby na 13 jest ta nasza Solveig już aktualnie. 2800 zarobiłyśmy sobie za tę misję. Czarodziejka Solveig uwolniła potężnego dżina zamkniętego w butelce. Otrzymała niezwykłą nową laskę oraz polecenie, by używać magicznych sekretów w dobrym celu. Może za tą uprzejmością coś się jednak kryje. Jakąś laskę dostałyśmy fajną. Niezwykłą nową laskę oraz polecenie, by używać magicznych sekretów w dobrym celu. Ej, super! Solo będzie miała nowy kostur, ale się cieszę. Ciekawa jestem, jaki. No teraz nie zobaczymy znowu, kurde. Bo bym musiała jakąś misję wybrać. Anoki jako szósty tutaj poziom jeszcze. Anoki szósty poziom, słuchajcie, otrzymał. I coś tam jeszcze było i przeklikałam. Dobra, kochani, ale fajna misja, podobała mi się. Moi drodzy, ja uciekam, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wy też się dobrze bawiliście, że dobrze się bawicie. Ale chyba tak, bo widzę, że dość sporo z was ogląda to średniowiecze, co mnie niezwykle cieszy, jak już mówiłam. I właśnie zawsze są takie pozytywne, fajne komentarze i też się tutaj śmiejecie razem ze mną zawsze z tych naszych śmiesznych średniowiecznych simów. Kochani, ja się z wami żegnam, uciekam, ale chodźcie jeszcze, wiecie co? Zerknijmy sobie. O, będziemy mieli bezsenność w Rabkowicach, czyli pierwsza misja taka, kochani, będzie właśnie z tych krain, które odblokowaliśmy sobie. Biedni niewolnicy, uhuhu. To też będzie ciekawe. Ciekawe, czy nam się tu później, wiecie, nie pomiesza, jak my tu odblokujemy następną, to znaczy jak przejdziemy. Świta z Herabkowic przybywała do miasta Miłowo na spotkanie z monarchą. Kupiec z wioski chciał pozbyć się pewnych tajemnych amuletów. Czy te pozornie niegroźne wydarzenia były ze sobą jakoś powiązane? O, słuchajcie! Główny bohater, kapłan jakubiński, kapłan piotreański. Drugorzędny bohater, kupiec, czyli Stella. Rola wspierająca monarcha. Ale okej, słuchajcie, spoko. Pogramy. No co, jak trza, to trza, nie? Myślę, że wybierzemy sobie Boba piotreańskiego, bo jakubini to są tacy... Nie bardzo, słuchajcie, ci to w ogóle mi już nie podchodzą. Pogramy chyba Bobem, naszym śmierdziochem tutaj. I będziemy mieli jeszcze Stellę do pomocy, co też mnie cieszy, bo ten... Będzie można, wiecie, podbić jej nieco poziom, będzie więcej towaru w kramie i tak dalej, i tak dalej. Kochani, uciekam, żegnam się z wami. Buziele wam przesyłam i do usłyszenia. Pa, pa!